za nami serwis informacyjny. Ja witam Państwa ponownie w programie Galaktyka Pomerania na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. To jest, jak mówiłam, program Galaktyka Pomerania. Ja nazywam się Alicja Wirwicka i będę z Państwem do 19:00. Ze mną jest Katarzyna Wojakowska, a rozmawiać będziemy o Brazylian Zouk. Tak, tańcu. W skrócie mówimy na to Zouk, natomiast jest to taniec brazylijski i my rozróżniamy Brazylian Zouk, żeby wiedzieć, że nie jest to Zouk, gdzie tańczy się kompę, tudzież coś innego. Brzmi ciekawie, ale ja powiem szczerze, że przygotowując się do rozmowy, to pierwszy raz w ogóle poznałam Zouk. Wcale się nie dziwię, dlatego że w Szczecinie nie tańczymy jeszcze Zouka i chcemy to zmienić. Dlatego zorganizowaliśmy warsztaty i taką trzydniową imprezę, gdzie każdy może poznać Zouka, zobaczyć, jak pięknie się go tańczy, jak pięknie się go słucha, bo muzyka jest przecudna i jakim jest cudownym energią. To czym charakteryzuje się ten taniec? My, tancerzy Zouka, mówimy na to, że jak ktoś raz doświadczy tej melodii i to jest jego i wejdzie w to, to tak popłynie i już nie potrafi wyjąć z serca tej melodii. To są ruchy bardziej rytmiczne, czy takie, jak to powiedzieć, sensualne, seksowne? To jest taniec sensualny, ale Zouk jest takim ciekawym tańcem. Ma bardzo wiele stylów. Każdy coś odnajdzie dla siebie, bo mamy taką muzykę hip-hopową. Mamy tancerzy, którzy z hip-hopu przychodzą na Zouka, bo zobaczą, że to jest też coś, co lubią. Mamy taką muzykę na soul, gdzie ktoś śpiewa i tańczymy tak naprawdę do głosu. I mam taką muzykę taką bardzo zbitą, takim ostrym i taką, powiedziałabym, afrykańską. Więc to jest naprawdę tak różnorodność duża stylów, że każdy coś odnajdzie dla siebie. My będziemy uczyć i pokazywać Wam podstawy, na których można zbudować każdy styl. Dlatego to jest takie ważne, że dajemy Wam bazę, a to, co już będziecie chcieli dalej, to, co lubicie, możecie na tym nadbudować. Właśnie, to, co jest ważne, to jest taniec kontaktowy w parze. Tak. Ja jestem też tancerzem kontaktu improwizowanego i powiem Wam, że bardzo dużo... Co to znaczy? Kontakt improwizowany. Możemy mieć kontakt z kimś, z czymś, z samym sobą. I po prostu improwizacja, czyli na bieżąco, no, nie zastanawiamy się... Szalejesz, nie... po prostu, czujesz. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Nie wykonujemy jakichś schematów, których nauczyliśmy się na zajęciach, tak jak chodzimy na zajęcia salsy i uczymy się obrót w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. To w kontakcie nie mamy czegoś takiego. Uczymy się po prostu, jak... odnaleźć się w swoim ciele, tak? Jak się poruszać tak, żeby to było w zgodzie z nami. Kiedy ty pierwszy raz spotkałaś się z Zoukiem? Jak to wyglądało? Oj, to było coś cudownego. Słuchajcie, pojechałam na festiwal, największy festiwal w Europie, teraz już na świecie, na Baciaturo i w ogóle był taki zamysł, że będę tańczyć baciatę. Idę na baciatę. I usłyszałam taką piękną muzykę. To był Zouk. Tak się zakochałam. Wyszłam do tej sali, patrzę, a oni płyną po parkiecie. To był Wako z Maszą. I ja już tam zostałam przez 2 dni, byłam tylko na Zouku. Jak wróciłam do Szczecina, to mówiłam tylko o Zouku i w ogóle znajomi mówili, no tak, wpadła. Powiedz mi w takim razie, to jest muzyka, taniec, którego może nauczyć się każdy? Czy trzeba mieć podstawy, nie wiem, salsy, tańca towarzyskiego? Nie, to nie jest tak, bo miałam też takie pytanie, tańczę salsę ileś lat, czy mogę przyjść na ten drugi dzień już dla zaawansowanych? Po pierwsze to są podstawy i pierwszego i drugiego dnia, po drugie to są zupełnie różne tańce, zupełnie inna energia i to nie jest tak, że jak ktoś bardzo dobrze tańczy salsę, to będzie bardzo dobrze tańczył Zouka. Ta energia może mu się w ogóle nie spodobać, a może być tak, że przejdzie i zostanie już tylko na Zouku. Jaka jest historia Zouka w ogóle? W ogóle miałam zajęcia z prekursorem Zouka w Brazylii, z Adilo Porte, na Crazy Bachaturo w tamtym roku. I to też było niesamowite doświadczenie, bo pan taki już troszeczkę okrąglejszy, który miał problemy lekko z biodrem, no tak cudownie prowadził, no coś fantastycznego. No. Niesamowite to było. Też prowadzi radiostację, można posłuchać muzyki, bo też się większość naszych tancerzy też puszcza muzykę, sami też tworzą, kreują. Mamy DJ-ów fantastycznych, Kadu, który tańczy cudownie i ta muzyka jego jest niesamowita. No coś nie...
Powiedziałaś też, że zuka można tańczyć do różnych styli muzycznych. Tak. Ale coś łączy każdą tą melodię, coś musi łączyć, żeby... No, krok podstawowy, ta baza, o której mówiłam, tak? Natomiast no bo salsa dalej... na przykład nie da się tańczyć do hip-hopu, więc ja próbuję zrozumieć, jak wygląda ten fenomen. To się z tobą nie zgodzę, jest Anita. Okej. Która świetnie łączy hip-hop i tutaj w piątek też będzie pokaz. Ukłon w stronę Anity. Zapraszam was, będziecie mogli zobaczyć, że można połączyć. To jak wyglądać będzie ta trzydniowa impreza? Tak, zaczynamy pokazem w piątek w Kosmosie, a kończymy Tropicaną, najstarszą imprezą salsową i tam też pojawi się zuk i będziemy was zukować. Czyli kiedy możemy przyjść i gdzie jeszcze raz? Bo tak, żebyśmy dokładnie powiedzieli. Tutaj, w Galaksy, do Kosmosu, to jest klub za Kręgielnią. W sobotę zapraszamy was i w niedzielę do studia tańca Terlecki na Kolumba i w niedzielę kończymy Tropicaną. Czyli mnóstwo zabawy w rytm dobrej muzyki. Bardzo dobrej, zapraszam was serdecznie. Ja jestem bardzo ciekawa, szczerze powiem, bo nie wyobrażam sobie właśnie jak można tańczyć jeden styl do różnych styli muzycznych. Może, słuchajcie, ten taniec opiera się w dużej mierze na zaufaniu. Musi to też być jest właśnie ważna sprawa. Bardzo dobry kontakt między partnerami i to daje też taką otwartość. Ludzie, którzy przychodzą na początku tylko patrzą, tak jak ja znajomych zapraszam gdzieś na festiwal zukowy, później mam, dziękuję ci, że mnie zaprosiłaś, bo doświadczyłem czegoś niesamowitego. Widziałam, jak ci ludzie płyną po parkiecie. I rzeczywiście oni stoją, na początku się patrzą, a później jak się otwierają i sami zaczynają tańczyć, to też widzę, jak się otwierają na ludzi, jak łatwiej im jest podejść do kogoś i porozmawiać, jak ich kontakty takie są bardziej otwarte i też uśmiech po prostu. Słuchajcie, jak poznać tancerza zuka? Jest cały czas uśmiechnięty. Na przykład Katarzyna Wojakowska. Ja bardzo, Kasiu, ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Katarzyna Wojakowska. Rozmawialiśmy o zuku i teraz też będziemy rozmawiać o muzyce, właściwie o muzykoterapii, więc zapraszam na króciutką przerwę.